Bardzo. Kolejny ruch. Ustalenie kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa dotyczący wykonywania na terenie gminy miejskiej Kraków remontów chodników finansowanych przez przedsiębiorców. Projekt grupy radnych, druk nr 911, referuje pan Paweł Ścigalski. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Do projektu uchwały wpłynęła jedna poprawka pana radnego Marcina Szymańskiego i opinia polskiego prezydenta zawagania. Ja tylko bym chciał przy okazji odnieść się do opinii pana prezydenta i przytoczyć pracownik trzy akapity, bo też w związku z tą opinią były wcześniej pytania. Więc jeśli chodzi o centrum, ścisłe centrum miasta, ja tylko przytoczę, tak jak chcieliście państwo też widzimy, jakie jest podejście miasta do tego, zresztą sprawa mi się bardzo podoba. Należy także podkreślić, że najprawdopodobniej wyłączone z zakresu proponowanej procedury do przedstawienia miasto, to zostało jedną uchwałą Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia placówki drogowego pod nazwą Parku Drogowskiego Miasta. Ponadto nie ma cały obręb zarzutowych celów dziennych skrytowa i państwowej rejony usytuowania obiektów zabytkowych zostanie podany praktycznemu włączeniu z uwagi na ochronę materiału dziedzictwa Krakowa. Podkreślam, że są to tereny najprawdopodobniejsze do zamieszczenia rzeczyka ekonomicznego z ekonomicznego punktu widzenia. Mając na względzie powyższą materiałę, pragnę poinformować, iż w ramach zarządu infrastruktury komunalnej i transportu w Krakowie od dłuższego czasu trwają analizy i prace przygotowawcze ukierunkowane na stworzenie instytucjonalnych relacji współpracy pomiędzy gminą i miastem Krakowa a podmiotami prawa prywatnego dotyczące finansowania budowy i utrzymania miejskiej infrastruktury w zakresie terenów zielonych, poszczególnym uwzględnieniem parków, a także dróg wewnętrznych, pozostających w ostatecznym gminie miejskiej Krakowa lub starych państwa. Powołana jednostka do końca roku 2012 przygotuje szczegółową listę inicjatyw, jakie mogą być finansowane, która będzie obejmowała między innymi ustalenie i wymianę ławki koszy remontów poszczególnych elementów infrastruktury parku, ale jak chodników dzielnicy, bo także posiadanie drzew. Zamiast dana osoba lub przedsiębiorca będzie uzyskiwał prawo do czasowego umieszczenia praktycznie ze wskazaniem na tym nazwę osoby, którą dana inwestycja jest dedykowana. W drugim liście tablicznym nie jest zidentyfikowana ponad kodów wyżej z głównym własnym miasta. Podobna lista w tym samym identyczna możliwość zostanie stworzona osobom, które będą chciały zastosować finansowanie remontu elementów pasa drogowego lub wewnętrznych. W możliwym zakresie przy poszczególnej pozycji na liście zostanie zamieszczona szacunek powodzenia na przedsięwzięcia. Mi się, szanowni państwo, chciałem tylko powiedzieć, że ta idea, która opiera się na tej uchwale komitetowej, w pewnym sensie jest zaproponowana w CCT. To mnie bardzo cieszy. Natomiast jeśli chodzi o poprawkę pana radnego Szymańskiego, znaczy ja nie mam żadnych zastrzeżeń, natomiast chciałbym powiedzieć, że to było sprawdzone przez prawnika, czy takie do szczegółowienie, doprecyzowanie tej uchwały, bo to tak będzie musiało być opracowane w ramach tutaj magistratu przez urzędników, w jaki sposób tam będzie realizowane, czy takie uszczegółowienie w jaki sposób nie wpłynie na potem na ocenę ewentualnie ocenę prawną tej uchwały. Także bardzo bym prosił, jeśli można zostać prawnika i zapytać, czy to nie będzie w jakiś sposób powodowało za te same. Następnie chciałbym jeszcze bardzo podziękować panu radnemu dzielnicy trzeciej, Łukaszowi Bankowi, który współpracował ze mną przy tej uchwale. Myślę, że ta współpraca z polskim państwem i domem może również odbywać się na poziomie lokalnym, tylko krajowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Odbieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie Marcin. Skoro jest, było to możliwe rok temu, taka prowokacja.
miała miejsce poza pasem kulturowym, to proponuję chronić mieszkańców Krakowa przed takim zachowaniem przyszłości. Natomiast moje poprawki zadały uwagę, że delegowanie uprawnień czy też zadań na gminy na podmioty prywatne jest co najmniej wątpliwe etycznie. Jeszcze raz dziękuję panu organizatorowi za zbudzenie tej dyskusji. Wzięcie udziału jako pierwszy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Paweł Kwiatki. Panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo prosiłbym, tylko tak jak wspomniałem o opinii prawną tej poprawki, bo ja mam tutaj zastrzeżenie, możemy ją doprecyzować, tą uchwałę tej poprawki, natomiast wydaje mi się, że dobrze by było, żeby się tak nie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy mamy prawnika? Czy głosowanie przesuniemy, żeby... wysłuchać w takim razie, a przejdziemy do kolejnego druku.